244. Tylu rowerzystów wzięło udział w kolejnym Night Biking Katowice. 22 sierpnia z parkingu na Muchowcu śmiałkowie na jednośladach wyruszyli w całonocny rajd. Organizujemy w sumie imprezę raz w miesiącu. To jest dzisiaj ostatnia całonocna impreza, edycja Night Bikingu. Jedziemy sobie na Dolomity pod Bytom. Całą noc kończymy o wschodzie słońca w centrum Katowic. Tym razem impreza odbyła się pod hasłem W tempie 30. W związku z wprowadzeniem strefy tempo 30 w ścisłym centrum Katowic, rowerzyści mieli na swojej trasie ulice objęte ograniczeniem prędkości do 30 km na godzinę. Tempo 30 mi nie przeszkadza. Wydaje mi się, że w Katowicach centrum się nie da i tak w ogóle szybciej jechać samochodem niż 30 na godzinę w korkach. My dzisiaj w nocy, raczej nad ranem, przejedziemy całą tą strefę. Zobaczymy, jak się kierowcy sprawują, czy faktycznie przepisów dotrzymują, czy jeżdżą nocą, czy tam nad ranem te 30 na godzinę. Night biking cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Tak, i to już nie tylko w Katowicach, bo coraz więcej miejscowości ościennych też organizuje. Zaczęli jeździć z nami, teraz organizują u siebie. Ostatnio byliśmy nawet w Olkuszu na takiej pierwszej edycji u nich. Też pojechaliśmy jako delegacja tutaj z Katowic, więc chyba jest zainteresowanie tym. My organizujemy to już ponad 2 lata i raz w miesiącu i zawsze mamy pełno, więc nie narzekamy na brak ludzi jeżdżących nocą. Fajna impreza, no lepiej tak ze wszystkimi pojeździć sobie nocą, pokazać się, no i jest fajnie wtedy. Rower to jest, w tym wszystko jest, sport, rekreacja, no, turystyka, no i od samych drzwi do drzwi. Jakby mi się za pierwszym razem nie podobało, to bym dzisiaj tu nie była. Jest to jakoś tam forma rekreacji, dużo ludzi, nie wiem, no lubi ten sport. Jeździmy, umawiamy się też prywatnie gdzieś tam w tygodniu na takie jakieś wyjazdy, wypady, na jakieś zawody. Nie wiem, ludzie lubią chyba nocą trochę pojeździć, jest to trochę inaczej niż w dzień. W nocnej jeździe na rowerze uczestniczyli także najmłodsi. No dzisiaj jest mój pierwszy raz, już duży raz jeździłem tak po duże dystansy i zdecydowałem się pojechać tak na night biking. Dzisiaj całonocna jazda, dasz radę? Dam radę. Rowerzyści po dłuższej przerwie w Bytomiu wyruszyli z powrotem do Katowic. Tym razem meta imprezy znajdowała się przy budynku NOSPR-u. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Silesia Adventure Sport oraz miasto Katowice. Kolejny Night Biking Katowice już 26 września.